Sosnowiec, Zagłębie, Znowojczyzny. Jedną z takich osób, która jest symbolem Zagłębia, jest Jan Kiepura. Jana Kiepurę znamy wszyscy. To osoba, która brała udział w powstaniu śląskim i wielu Zagłębiaków brało udział w tym powstaniu. To osoba, która jest znana z filmu, z opery, ale to osoba, która pożegnała 250 godzin tu w Warszawie, by była chowana na Powązku. To osoba odznaczona wieloma odznaczeniami, tymi polskimi i zagranicznymi. To osoba, z której możemy być dumni. Pani Marszałek, bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy w Sejmie gościć tak wyjątkowych gości. Muszę powiedzieć, że urzekł mnie tytuł dzisiejszego koncertu, bo jak czytam sercem Zagłębia, głosem świata obywatel, to jest to takie przełożenie na małą i dużą ojczyznę. Łapię od razu za serce. Ja nie jestem Zagłębiaczką, ani Ślązaczką, ale mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim, ale Państwu powiem, że tam sporo Zagłębiaków żyje. W latach 50. otwierano fabrykę waszym górniczym. To okazało się, że mnóstwo przyjechało ludzi z Sosnowca. Ja miałam kilka koleżanek, które urodziły się w Sosnowcu w mojej klasie. W związku z tym ta miękkość serca zostaje. A co do Jana Kiepury, to któż nie ma w myślach tych wszystkich pięknych pieśni i piosenek, które Jan Kiepura śpiewał? Czy jest jakaś Polka czy Polak, to nie nuciłby sobie brunetki, blondynki albo wszystkie inne piosenki znane z jego repertuaru. I dlatego bardzo się cieszę, że ta tradycja Kiepury dzisiaj jest po południu w Sejmie. Bardzo gorąco chciałam przywitać dzisiejszych solistów. Solistów Opery Śląskiej w Bytomiu, panią Annę Nowożyn-Sławińską, sopran, pana Macieja Komandera Mytena, akompaniującego pana Michała Kowalskiego i wszystkich gości. Myślę, że pora oddać głos pieśniom Jana Kiepury. Proszę bardzo, uważam nasz dzisiejszy miły muzyczny wieczór za otwarty. Panie Marszałku, ja pozwolę sobie poprosić panią przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu, Barbara Bochenek, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu, pana Wilhelma Zycha i moją przyjaciółkę radną. Proszę państwa. Szanowni Państwo, Agata Wiesiołowska, Wibek, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwa. Panie, Panowie, jedni twierdzili, że był wspaniały, ubóstwiany, z głosem niczym płynne złoto, człowiek dobrego serca, patriota, opiekun rodzin, a inni mówili, że był egocentrykiem, tupeciarzem, zarozumiałcem, kobieciarzem, że śpiewał głosem efekciarskim, ale jakoś nieszczególnym. Kim był Jan Wiktor Kiepura? Proszę Państwa, na pewno był chłopcem z Sosnowca, na pewno sercem był Zagłębiakiem i z całą pewnością głosem był obywatelem świata. Urodził się w maleńkiej kamieniczce w Sosnowcu na ulicy Midway, aby potem śpiewać w Budapeszcie, Berlinie, Wiedniu, Londynie, Pradze, Monachium, Lwowie, w Rio de Janeiro i w mediolańskiej Laskali. Dzisiejszego wieczoru artyści związani z Operą Śląską w Bytomiu poprowadzą nas przez kilka minut poprzez zaczarowany świat muzyki
operetkowej. Co się dzieje, proszę Państwa, dzisiaj w holu sejmowym? Otóż za sprawą pana posła Jarosława Pięty przywołujemy w swojej pamięci twórczość muzyczną Jana Kiepury. Co się dzieje w holu sejmowym? O tym opowiedzą Państwu soliści Opery Śląskiej w Bytomiu, pani Anna Nowożny, która jest sopranistką, tenor Maciej Komandera, a artystą będzie towarzyszył Michał Goławski. Zatem proszę Państwa, co się dzieje dzisiaj w Sejmie? Wykazać pewien związek między Janem Kiepurą i tenorem Maciejem Komanderą. Otóż proszę Państwa, każdy artysta, najlepszy nawet, a Maciej Komandera takim solistą jest, musi mieć swojego mistrza. W jego przypadku mistrzem Macieja Komandery jest światowej sławy tenor Wiesław Ochman. Szanowni Państwo, w niedługim czasie po śmierci Kiepury to właśnie między innymi mistrz Wiesław Ochman czynił starania, aby pewien pasażerski statek nazwać właśnie imieniem Jana Kiepury. Dzisiaj mistrz Ochman szkoli wielu znakomitych tenorów, a macie jako Manderę, mieliście Państwo okazję posłuchać przed chwilą o artystce, powiem, kiedy będzie śpiewała równie zjawiskową pełną arię. Szanowni Państwo, a teraz musimy pobudzić swoją wyobraźnię i przeniesiemy się w muzykę Lechawa. Wyobraźcie sobie Państwo taką historię. Otóż pewna hrabianka postanowiła porzucić Wiedeń
i wraz z zapewnym egzotycznym księciem pojechać do Chin. Hrabianka miała na imię Liza, a książę miał na imię Suczong. No, czy wiedeński urok i wdzięk Lizy skłoni serce księcia, aby zerwał z tradycją i poślubił kobietę, która wychodzi się z zupełnie innego kraju? A czy w ogóle książę miał wobec niej czyste zamiary? Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić tę wiedzę, pozostaje odesłać Państwa do wysłuchania w całości Krainy Śmiechu. Ale teraz proszę Państwa coś, co znacie Państwo na pewno wszyscy, a co przypomnieli sobie dzięki fantastycznemu wykonaniu Macieja Komandery. Proszę Państwa, Twoim jest serce me. Przedstawić pewną osobę, która bardzo skromnie stoi sobie tutaj w holu sejmowym. To pan Jarosław Świtała, tancerz, choreograf. To artysta, który pomagał nam w przygotowaniu całego dzisiejszego koncertu, jeśli chodzi o dobór repertuaru. Dziękuję. Szanowni Państwo, a dlaczegoż przeniesiemy się do Budapesztu? Otóż musimy sobie powiedzieć dwa zdania o księżniczce Czardasza. Jest to historia miłości Sylwii i Edwina. Sylwia była artystką, Edwin był arystokratą. No sami Państwo mówicie, widzicie, że to połączenie było raczej kiepskie.
i raczej nikt tej miłości nie sprzyjał, a już na pewno nie rodzice Edwina. Szczęśliwy, jeśli o operetkę chodzi, operetka zawsze kończy się happy endem. I w tej sytuacji było podobnie, oto w trzecim akcie dowiadujemy się, że matka Edwina w młodości też była artystką. Skoro mamy dzisiaj wśród nas tak piękną kobietę o tak pięknym głosie jak Anna Nowożyn, chcę też Państwu powiedzieć, że Anna otrzymała nagrodę Złotej Maski za rolę Sylwii w roku 2013. Jest bardzo dobrze muzycznie przygotowaną artystką, bo na Akademii Muzycznej w Katowicach obroniła nawet tytuł doktorancki. Nie może więc dzisiaj w jej wykonaniu zabraknąć czegoś, co Państwo na pewno znacie. Będzie to aria Sylwii z Księżniczki Czardasza. Anna Nowożyn! Towarzyszyła mu całe życie. Plotka na pewno moc potrafi dodać rumieńcy i potrafi kompletnie podciąć nogi.
ale potrafi czasami zmobilizować do budowania czegoś nowego, wartościowego. I a propos budowania, wszyscy Państwo wiecie, że Kiepura w swoim czasie wybudował cudowną willę w Krynicy. Nazwał ją, proszę Państwa, Patria. Niech nam to da do myślenia, że Kiepura był patriotą, a ów patriotyzm niech nam uświadomią chociażby dwie daty z jego życiorysu. Proszę Państwa, rok 39. Kiepura koncertuje w całej Polsce, zbierając pieniądze na Fundusz Pomocy Polsce. Albo rok 1942, kiedy to Kiepura przekazuje 100 tysięcy dolarów na Fundusz Pomocy Polsce. Ale może jeszcze jedna data, na pewno ważna w życiu Kiepury. Może jeszcze wrócimy do tych plotek, chociaż mówiono, że był egocentryczny, że kochał luksus. Istotnie, Mercedesy to było to, co lubił. Dobre markowe buty jak najbardziej. Krawaty również. Bez kapelusza nie wychodził. Kobieciarz? Nie wiem. Wiem na pewno, że ogromną część jego myśli i na pewno w całości jego serce zajmowała Marta Eger. I w roku 36 w Katowicach właśnie z Martą Eger zawarł związek małżeński. Pani Marta przeżyła swojego męża około pół wieku. Była znakomitą artystką, a wszystko, co Państwo dzisiaj słyszycie w tych cudownych wykonaniach, to utwory, które również Marta Eger z Kiepurą wielokrotnie śpiewali. Pozwólcie Państwo, że w dwóch zdaniach przypomnimy sobie Martę Eger. Z pochodzenia była Węgierką, miała stosunkowo dobry start do kariery śpiewaczej, bo jej matka była śpiewaczką, a ojciec był bankierem. Stąd też mógł przeznaczyć pewne środki na edukację muzyczną córki. W przypadku Kiepury, proszę Państwa, sytuacja była zgoła inna. Ojciec był piekarzem, dbał, to fakt, o rozwój i o edukację syna, ale miał pomysł taki, żeby Kiepura został prawnikiem. Jakim byłby prawnikiem, tego nie wiem. Być może tak znakomitym jak pan poseł Jarosław Pięta. Wiem natomiast, że Kiepura był znakomitym śpiewakiem. I tak sobie myślę, proszę Państwa, że to, co śpiewaliśmy tutaj do tej pory, to Państwo znacie. Ale skoro mówimy o Kiepurze i skoro mamy Macieja Komanderę Kulisy, to chciałabym Państwu zaproponować wykonanie utworu, którego Państwo nie znacie, którego z Kiepurą w ogóle nie kojarzycie. Ale gdyby szczególnie przez przypadek panowie przypomnieli sobie, że ten utwór znają, to będzie cudownie, jeżeli zaśpiewacie razem z Maciejem Komanderą. Thank you.
średnio słychać. Chciałam się dopytać, jak męska część publiczności wypadła? Męska, no. A słyszałeś? Panowie? Ja myślę, że być może Macieja namówimy, że może w jakimś wisie wrócimy do tego utworu. Maciej, dziękuję ci bardzo. To była, proszę państwa, taka aluzja, żebyście się państwo jednak na finał przygotowali, bo tam już nie będzie przelewek. I panie i panowie będą musieli zaśpiewać. Tak uprzedzając naszą drogę ku końcowi naszego spotkania delikatnego z muzyką, którą Marta Egert i Jankie prawie wielokrotnie wykonywali. Skoro, proszę państwa, mamy Annę Nowożyn, fantastyczną sopranistkę, to nie może zabraknąć fragmentu z Cygańskiej miłości Lechara. Proszę państwa, Lechar napisał tę operetkę w roku 1908. Dwa lata później nastąpiła jej premiera i muszę państwu powiedzieć, że publiczność przyjęła premierę całkiem przyzwoicie, krytyka dokładnie odwrotnie. Mówiono, że to odwrócona Carmen, i właściwie wielkich zachwytów nie było. Szczęśliwie kilka lat później Lechar zasiadł przy partyturze i stwierdził, że dopisze jeszcze fragment muzyki. Proszę państwa, nie mógł zrobić nic lepszego, bo dopisał cudownego czardasza. A jak brzmi ten czardasz, za chwilę państwo usłyszycie. A stanie się tak dzięki fantastycznemu pianiście, jakim jest Michał Goławski. A tego czardasza, brawurowo, jestem tego pewna, wykona Anna Nowożyn. Amen.
też ma jednak w sobie jakąś moc. Proszę Państwa, to raczej o kobietach mówi się, że są nieprzewidywalne, ale muszę Państwu powiedzieć, że jest pewna operetka, która daje do myślenia, jeśli chodzi o panów. To Wesoła Wdówka. I to taka historia, w której pewien mężczyzna odrzuca miłość kobiety tylko z tego powodu, że ona jest piękna i bogata. A musicie Państwo przyznać, że to naprawdę musiał być jakiś wybitny, szalony mężczyzna. Zatem proszę Państwa, za chwilę duet Hanny i Daniły z tejże właśnie operetki. Zarówno Kiepura, jak i Marta Egert w Wesołej Wdówce na Broadwayu występowali wielokrotnie. Może tylko takie cyfry. Proszę Państwa, Wesoła Wdówka na Broadwayu z udziałem Kiepury i Egertowej nie schodziła z plakatu przez 2 lata. A wspólnie zaśpiewali 900 przedstawień. Proszę Państwa, duet Kiepura i Marta Egert wyprzedził chyba swoją epokę, jeśli chodzi o działania marketingowe. Śpiewali istotnie na Broadwayu. Śpiewali muzykę operetkową, operową. Wiedzieli, że zupełnie nowym nośnikiem jako sztuka, jako pewna sztuka jest film. Sam Kiepura zagrał aż w 12 filmach. Na pewno byli parą zjawiskową, na pewno mieli niecodzienne głosy, ale ja mam też takie przekonanie, że zaczynaliśmy dzisiejszy koncert takim pytaniem, co się dzieje, a potem Państwo już słyszeli, co było dalej, ale dopełnimy końca koncertu też taką atmosferą, co się dzieje. Publiczność zgromadzona tutaj w Hall Sejmowym za chwilę zaśpiewa z artystami solisty Opery Śląskiej w Bytomiu. Kochani, skupcie się, bo chciałam Wam zadać pewne pytanie. Kiedy usta milczą, to dusza? Anna Nowożyn, Maciej Komandera, Michał Kołaski, poseł Jarosław Pięta i fantastyczna publiczność zgromadzona tego wieczoru. Warszawa.
Szanowni Państwo, właśnie jest taka muzyka, która broni się zawsze. Są takie hity operetkowe, muzykalowe, filmowe, które może na początku myślimy sobie, nie są nieznane, nigdy tego nie słyszałem, a potem po chwili jednak są gdzieś w naszych duszach, w naszym sercu. Szanowni Państwo, tym duetem zakończyliśmy krótką, sentymentalną podróż po muzyce operetkowej. Przypomnieliśmy sobie postać Jana Kiepury i Marty Ebert, a nasz koncert miał tytuł Sercem Zagłębiak, a głosem Świata Obywatel. I myślę sobie, proszę Państwa, że to, co w nas najpiękniejsze, to nasze wspomnienia z dzieciństwa, to nasza pamięć do miejsc, w których wyrośliśmy, w których byliśmy wychowywani, to nasza polska muzyka. Bo chcę Państwu powiedzieć, że Kiepura, kiedy właśnie śpiewał ten duet z Martą Ebert, często wracał, myślałam, do Polski, a wracał też w akcie trzecim wyżej wymienionej operetki, ponieważ, proszę Państwa, śpiewając tam na ręce za wielką wodą, na wielkich broadwayowskich scenach, w trzecim akcie śpiewał bardzo często polskiego kujawiaka, nawiązując do naszej pięknej tradycji. Panie, panowie, spotkanie z Państwem było dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Bis też będzie, proszę się nie obawiać. Panie pośle, bardzo Panu dziękuję za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przybliżyć raz jeszcze w naszych wspomnieniach osoby Jana Kiepury. I teraz krótki quiz. Czy Państwo wolą, co się dzieje, czy może duet ustawniczą? Co się dzieje? Szanowni Państwo, co się dzieje? Śpiewa sejmowy warszawski chór, a śpiewa dzięki poprowadzeniu muzycznemu w świat muzyki operetkowej poprzez znakomitą sopranistkę panią Annę Nowożyn, poprzez Macieja Komanderę i naszego utalentowanego pianistę Michała Goławskiego. Kochani, co się dzieje? Śpiewamy! Thank you.
przeciwko materiałom kanał. Michał Rolowski, Michał, prosimy się tutaj za nas. Pianista. Konsultacja muzyczna Jarosław Szpitala. Sprawca dzisiejszego cudownego koncertu. Ktoś, kto o zagłębiu też to przypomina. Poseł Jarosław Pianta. Pani marszałek, podobało się? Podobało się. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że się naprawdę podobało. A pan minister Marek Biedrowski mówił, żeby ich śpiewał. Marek, ale tylko z tobą. Pani marszałek. Ja bardzo dziękuję. To była prawdziwa uczta. Muszę powiedzieć, że były momenty, że siarki na plecach czułam. Bardzo za to dziękuję. I dziękujemy naszej młodej widowni. Bardzo dziękujemy za obecność. Udzielał licznych praw, wskazówek i wsparcia. Tak się zastanawiam, proszę Państwa, bo Maciej coś wspominał, że się nie dadzą namówić na Wisa. Jakby to pan poseł widział, panie pośle, jakaś jedna małżeństwa. No właśnie, no to przeprowadzić do tego namówić. Po zakończeniu, szanowni Państwo, zapraszamy do wspólnego zdjęcia tu na schodach z takim symbolem zagłębiowskim. To jest nasza flaga. Ale to po opisie. Mam nadzieję, że ten pink będzie, proszę Państwa. Panie pośle, pani marszałek, przepraszam, jeśli Państwo się zdecydują a kapela na wspólne tutaj z nami zaśpiewanie dwóch fragmentów, to artyści zadecydowali, że będzie news. Także teraz od Państwa zależy. Cóż, proszę Państwa, żeby nie było już tak lekko, z przyjemnością zapraszam tutaj burmistrza Żeladzi, zapraszam panią przewodniczącą Rady Miasta Siewierza oraz delegację z Sosnowca. No proszę Państwa, no musimy, brakuje odważnych. Pana Szaramę prosimy, tutaj słuch. Zanim zakończymy, ja jeszcze poprosiłbym pana Wilhelma Zycha, przewodniczącego Rady Miejskiej, i poprosił kilka słów. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu Państwa tutaj zgromadzonych, jak również w imieniu władz samorządowych Sosnowca, którego mam zaszczyt reprezentować, jak również władz samorządowych Żeladzi, Będzina, Siewierza, no i Bytomia, a skąd artyści pochodzili, że złożę bardzo serdeczne podziękowania panu posłowi Jarosławowi Pięcie za zorganizowanie tego pięknego koncertu. Ten właśnie koncert jest doskonałą promocją naszej ziemi zagłębiowskiej w tych zacnych murach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Szanowni Państwo, wielki finał w wykonaniu wspaniałych artystów, solistów Opery Bytomskiej i tak fantastycznej części, która reprezentuje nasz Sejm, ale ja mam nadzieję, że publiczność, szczególnie ta zagłębiowska, która przyjechała z nami, również nas nie zawiedzie. Michała, zatem niech usta milczona dusza ich śpiewa.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy do zdjęcia wspólnego. Proszę na schody. Dziękujemy.